Dobra, czy tu już mamy wszystko? Tak, tu już mamy wszystko. Czyli tak, mamy potrójne oczy tutaj. Tu jest ta piwnica, w której coś tam jeszcze zostało, ale na razie nie planuję do niej wracać. Na dachu już nie ma nic. Na górnym piętrze też już nic nie widzę. Więc możemy iść do tych drzwi z tymi trzema oczami. Którędy będzie najsprawniej, najlepiej, najbezpieczniej? To jest w sumie dobre pytanie. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby wejść na górę i górą przejść. Bo oni się tam kręcą po tym przejściu, więc cholera wie, czy oni tam nie zostali, czy się zderespili całkowicie, czy tam cały czas będą. To lepiej chyba będzie pójść dookoła górą. Kurna, się przypomina, wymijaje tego tyranta w Rezydencie dwójce, manewrowanie między Lady Dimitrescu w podstawce. I tam też było takie kombinowanie. Może lepiej pójść tędy? Nie, kurwa, ona jest tutaj, to trzeba dookoła iść. No to tędy, tędy, w drugą stronę, teraz zawracamy. To jest dokładnie ten sam vibe. Ej, dobra, co mamy tutaj? Widzę maskę, ale chyba dostanie się do niej nie będzie aż takie proste. Musiałbym podejść bliżej. Tylko jak to zrobić? Mogę na pewno zgarnąć to. I w sumie to zrobię. Amo zawsze spoko. A mogę wejść na górę, no tak. Czyli chyba muszę wejść na górę, albo nie? Okej. Dobra, ja bym mimo wszystko poszedł na górę. A może jednak nie? A on się tu zrespił. Kilku ich się zrespiło, dobra, nieważne. Robię w tył zwrot zatem. Okej. Okay. Nie chciałbym na razie marnować na tych przychlastów strzelby. Mógłbyś już? Dzięki. Dobra, porobienie tej całej amunicji to był naprawdę dobry pomysł. Dobra, co mam tutaj? Amunicja. Proch. Tu sam mogę odblokować drzwi prawdopodobnie. Jep. I gdzie by tutaj był ten rdzeń dalej? Nie mam zielonego pojęcia. To jest ten rdzeń? Tak by wyglądał. Ale troszkę nie mogę go usmażyć. Więc chyba z innej perspektywy muszę do tego dojść. Tylko no tak... Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Może coś na dole przeoczyłem.
Dobra, zobaczmy z dołu w takim razie. Spadła mi jedna rzecz, więc zobaczmy, wejdźmy sobie na to. Czy to na przykład... Dam radę usmażyć? Dam radę usmażyć, okej. I teraz się tam przejście otworzyło, dobra. Make sense. Dobra, a czy znajdę tutaj coś jeszcze, prócz przeciwników? Złom. Worth it. I amunicja do strzelby, tak po prostu w gratisie. Nice. I teraz mogę usmażyć to. Dobra, mamy to. I zgaduję, że weźmiemy maskę i trzeba będzie spierdalać w podskokach. I mamy złotą maskę. Easy peasy. Musiałaś to mówić? What now? Cześć duży. No i co, było się było mówić, że bułka z masłem? Ja bicz! Ethan, może pomożesz? Poniżej beczki. Jakiej kurwa beczki? O, amunicja. Ja tu nie widzę żadnej beczki. Poniżej beczki. To była jakaś beczka w ogóle? Zniszczona ściana. Duży rdzeń. Głęboki cień. Nie wiem, co to ma znaczyć głęboki cień, kurwa! What?
W górę? I tam nie pomagasz za bardzo. Nie wiem, czy ja po prostu rozwalając te pały bym nie ogarnął tego szybciej. Ale okej, dobra, zadziałało. Czy ta cholera w ogóle mi zabrała maskę? Nie, mam cały czas tą maskę przy sobie. Trochę głupio z jego strony, ale narzekać nie będę. Wręcz przeciwnie. I zapisik, dziękuję. I couldn't have done it without you. I was hoping for a pony, but I guess this'll do. Śmieszna sprawa, że jak o kocyku mówisz prawdopodobnie do swojego ojca. Typowa córeczka tatusia. Dobra, czy coś tu jeszcze jest? Coś tu gdzieś tam jeszcze jest, z tego co widzę. Złom. I dobra, wyzerowane. I teraz pewnie wyjdę w przeciwnika. I wyjdziemy w jadalni. Albo raczej w kuchni, która jest połączona z jadalnią. Amo do strzelby, prostrzelniczy. Emikalio. Coś mi mówi, że to nie będzie takie proste, jakby to miało wyglądać. Tak więc, na wszelki wypadek, zróbmy sobie tutaj reload. Tutaj sobie nie zreloaduję, dobra. Co ja bym chciał sobie ewentualnie na wszelki wypadek poskładać? Zróbmy sobie dwa dodatkowe zestawy amunicji. Zróbmy sobie apteczkę. I więcej nie zrobię. Mogę sobie zrobić jedną amunicję do pistoletu i jedną do strzelby, albo dwie do strzelby nawet. No ale cóż, trudno, już zrobiłem jak zrobiłem. Ej, nie mów hop! No dobra, Rose, lecimy. Zróbmy sobie jeszcze save'usia. Tak, dla bezpieczeństwa. I ostatnia maska. Mogę już wziąć? Mogę. T
Ten, co się zrespił. Almost looks like the real thing, doesn't it? Ja bicz! It's a replica, of course. Nothing that valuable could ever manifest on this stratum. Did you really think I'd give away something so precious? I had to bait the trap with something. No! 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 Coś tak czułem, że idzie to zdecydowanie zbyt łatwo wszystko. I gdzie nas znowu wessało? Now comes the real fun. The perfect place for your demise. Ja bicz! Let the show begin! No i po prostu nie mogę. Dobra, gościu, spróbujmy to inaczej zrobić. Teraz widzę przynajmniej, że jest jakiś czuły punkt. Więc przynajmniej wiem, że w coś mogę walić. Aj. Proszę za mną nie gonić, co? Ej, nie mów hop. Tam jakaś moc jest, widzę. Apteczka. A w mordę. Nie tego chciałem użyć, kurwa! Dobra, weź spierdalaj. Strzelbo. To mogę usmażyć. O, w dupę! Wait. Ziutek, bez takich. No, w mordę, reload teraz, w takiej chwili, serio? Dobra, tędy nie przejdę. Gdzie mu się teraz coś zrespi? Aj, utkaj się! Reloaduj, halo, Rose, co ty robisz? Co to będzie teraz? Więcej ładunków mam. Jest fajnie. Dobra, zatrzymaj się w miejscu, co ty na to? Dzięki. Aj! No, zakończę to za chwilę, żebyś wiedział. Mam nadzieję, że permanentnie. Ale co, w Thanosa się bawisz?
I tam mógłbyś tak z buta wjechać? Wielkie wejście? Wejście bohatera? Trochę liczyłem, że Ethan się nagle zjawi z jakąś strzelbą i zacznie napierdalać jak dziki. No ale jak widać, aż tak dobrze to nie ma. Gdzie nas to w ogóle wyżyga teraz? O, do wioski nas wyrzuciło. Nie pomaga, stary. I don't want to leave. Not until I find that crystal. I'm tired of being a freak. I want to have friends. I want to live a normal life without this curse. If that purifying crystal can make that happen, make me normal. And I'm not going back until I find it. Yeah, so. Ma to po ojcu. All right then. Znajdź kryształ oczyszczenia. No oczywiście, że to będzie takie przecież banalnie kurna proste. Dobra, zróbmy sobie może jakiś taki lekki tutaj porządek. Zróbmy to tak na przykład. To sobie ułożymy tutaj. Kwiotek tutaj. Powiedzmy, że względnie okej. Guess there's no going back now. Dobra, jak wygląda mapa? No, niezbyt zachęcająco. Która to jest część lokacji? Która to jest część village? Nie wiem, gdzie jest kryształ. Ej! W ogóle nie jest to creepy, w ogóle nie jest to niepokojące. A dobra, dobra, już wiem, gdzie jesteśmy. To jest okolica tego domu, gdzie była ta lalka. Gdzie spierniczaliśmy przed tym dzieciakiem. Przerośniętym. Chyba wolałem się bujać po... zamku Lady Dimitrescu, aniżeli po tym nieprzyjemnym domu? I swear I've seen these monkeys before, but what the hell? No ale coś mi się wydaje, że chyba nie mam zbyt wiele do gadania w tej kwestii. No dobra, to jedziemy zatem. What's wrong? Okay. What? Something seems different. No co ty nie powiesz? Okay.
dobra, kto tu macza palce w tym wszystkim? Czyżby Miranda? Może ta durna lalka? Wyglądaczka do Windele jest zamknięta. No, spoko. Zamknięte. 5 stycznia. Dziś jest mój pierwszy dzień szkoły. Zawsze chciałam do niej pójść, ale tylko spotkałam Chrisa, mocno go przytulę. Było tam tak wiele dzieci w moim wieku. Czułam się, jakbym weszła do jakiegoś serialu telewizyjnego czy coś. Byłam przerażona, gdy musiałam przedstawić się klasie, ale mimo to byłam superacznie podekscytowana, że mogę tam być. Będę mieć tak wielu przyjaciół. Spróbuję jutro z niej porozmawiać. 8 stycznia. Próbowałem być odważna i pogadać się z innymi dziećmi, ale nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Zadania w szkole są mega proste. Uczyłam się tego wszystkiego z mamusią, ale chyba nie powinnam odpowiadać na wszystkie pytania nauczycielki. Chłopiec siedzący za mną powiedział coś bardzo niemiłego. Gdy panikuję, moje ręce robią się brudne od białego potu. Dzisiaj było z tym naprawdę źle. 10 lutego. Dzisiaj nauczycielka nakrzyczała na mnie, że noszenie wszędzie mojej chusteczki, zanoszenie wszędzie mojej chusteczki. Powiedziała, że nie jestem już małym dzieckiem. Chłopcy ze szkoły mówią, że jestem obrzydliwa, ale ja kąpię się codziennie, zaszałam na sobie czyste ubranie i każdego dnia zabieram ze sobą czystą chusteczkę. Wszystko z powodu tego głupiego białego potu, kiedy tylko zaczyna lecieć mi z rąk, wycieram go chusteczką. Czasami nie schodzi, wtedy mocno ściskam chusteczkę w dłoni. Chris nawet powiedział nauczycielce, że nikt nie się od tego nie zarazi. Ale to niczego nie zmieniło. 4 kwietnia. Ktoś w końcu ze mną porozmawiał. Lucy z mojej klasy powiedziała, że od zawsze chciała się ze mną zaprzyjaźnić. Jutro będziemy razem jeść drugie śniadanie. Nie mogę w to uwierzyć, jestem taka szczęśliwa. Mam nadzieję, że przyjaciółka Lucy, Katrin, także zostanie moją przyjaciółką. Nie zgadnę, twój pamiętnik? Brzmi to trochę, szczerze powiedziawszy, jak jakiś typowe slice of life anime. Nowa uczennica, której nikt nie lubi, etc., etc. W końcu ktoś się z nią zaprzyjaźnia, ale okazuje się to fałszywa przyjaźń, żeby się z niej ponabijać. Why is there a picture of me? Dobra. Kto tutaj działa? Miranda? Lalka? Dimitrescu? Heisenberg? Tu jeszcze jest jakiś pokoik. Ale tu nic nie ma. O, tu coś jest. Ale jest to pusto. Nie zdałeś już przed tobą, ale nie masz jak go zdobyć. No fucking shit! Aha, mam déjà vu. Ja mam mocne déjà vu. Jego czas został zaszyty, wygląda na to, że coś jest w środku. Pana Małkę boli brzuszek, może da ci kryształ, jeśli mu pomożesz. Kurwa, jak znowu będę spierdala przed tym przerośniętym płodem, to mnie weźmie i pojebie! Dobra, zakręćmy na razie zlew. Dobra, tędy nie przejdę. Tu poprzednim razem była po prostu dziura w ścianie. Nie taka wielka, była mniejsza. To trzeba było na kucaku iść. Dobra, tu zgaduję. Zapchana szafka, zdjęcie na półce, biurko zawalone rzeczami. No spoko, coś mi to podpowie? To coś to było?
O Jezus Maria, ile tutaj cyfry będzie? Nie będę się tutaj bawił w takim razie. Zapchana szafka. 02. I zgaduję, że to co tam było, to była kolejność. Czyli zapchana szafka. Zdjęcie na półce, biurko zawalone rzeczami. Dobra, po kolei. Zapchana szafka 02. Okej, 02. Zdjęcie na półce. 44. Okej, i biurko zawalone rzeczami. No to wygląda jak biurko zawalone rzeczami. Hold up, ciotomate.